Dzień dobry Państwu, Tomasz Rowiński. Zapraszam na kolejny odcinek Teraz i Zawsze. Dzisiaj razem z Pawłem Milczarkiem i Michałem Gołębiowskim porozmawiamy o książce Otwarte okna. Zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy trochę we własnej sprawie. O Twojej książce, Pawle, chcielibyśmy Cię z Michałem przepytać. Chodzi o książkę Otwarte okna, szkice z kultury humanizmu katolickiego. Książka jest jeszcze dosyć nowa, ale przede wszystkim została wyróżniona przez kapitułę Nagrody Literackiej imienia Mackiewicza, więc warto o niej porozmawiać. Myślę, że będziemy o swoich rzeczach troszkę tutaj rozmawiać. Warto o tym, co się samemu robi, także dyskutować. Książka jest bardzo pokaźna i gruba, ja już ją polecam. Wiesz, pytanie, które od razu, kiedy patrzę na okładkę, niejako ciśnie mi się na usta, to jest to pytanie o humanizm katolicki, bo tak mówiąc pół żartem, humanizm ateistyczny, prawda? Czasopisma humanistyczne, które walczyły z religijną obłudą i tak dalej, z opium dla mas, tak jakby ten duch humanizmu wyraźnie się kojarzy, no w Polsce, ale pewnie nie tylko w Polsce, z takim duchem antyreligijnym wręcz. Więc trochę mógłby ktoś pomyśleć, że próbujesz pożenić, wiesz, ogień z wodą. Ale myślę, że tak naprawdę tak nie jest. Jakbyś mógłbyś kilka słów powiedzieć o tym, czym jest humanizm katolicki. No, ze słowem humanizm jest rzeczywiście trochę tak, jak ze słowem filozofia. To znaczy, że bywały takie okresy, w których tak jak z filozofii, na przykład mówiono o filozofach, o tych, którzy nie byli teologami, tak? Chcieli odróżnić to w oświeceniu. Tak wyglądało, jakby był konflikt między filozofią i teologią, ale a prawda była taka, że filozofii było bardzo dużo wcześniej w całej teologii, zarówno scholastycznej, jak patrystycznej. I właściwie gdzieś w pierwszych wiekach chrześcijaństwa wybitni pogańscy intelektualiści nawracali się na chrześcijaństwo, ponieważ widzieli w nim prawdziwą filozofię. No trochę jest też tak z humanizmem. Słowo jest dosyć późne, nie takie czcigodne jak filozofia, ale czujemy w nim po prostu zawsze pewien szacunek dla tego, co ludzkie. I zwykle po naszej edukacji szkolnej to kojarzymy z tym niby jakimś przełomem, tak, w kulturze antropocentrycznym, w XIV-XV wieku i trochę tak w tym się to nam zamyka i jeszcze w tym schemacie, do którego ty nawiązałeś, że odchodzenie trochę od tej inspiracji religijnej aż do przeciwstawienia się jej. Ale w sensie ścisłym to no, tak powiedzieć by nie można, skoro w istocie chrześcijaństwa znajduje się Bóg, który zstąpił z nieba dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, jak się powtarza ciągle w credo. I z tego powodu dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, to w takim razie humanizm, tak, rozpoznanie tego, co ludzkie i jakby to powiedzieć podejście z szacunkiem do tego, co ludzkie, znajduje się w postawie Boga, który otworzył dzieje chrześcijaństwa. Natomiast oczywiście jest różnica, może być różnica w tym podejściu. Czy chodzi nam o człowieka, który jest odnawiany w chrzcie, odrodzony w chrzcie i który odnajduje swoją drogę do celu, tak? Czy też chodzi o coś innego, odwrotnie, o to, że chodzi o człowieka, który się odwraca, tak? od swojego uzależnienia, tak? od Boga i ogłasza, że jest... Że już nie jest od Boga zależny i można wręcz odwrotnie, w ogóle nie bierze pod uwagę, czy Bóg jest, czy nie jest. To są dwa humanizmy. Ale przepraszam, tak ci podbiję trochę ten wątek, że tak naprawdę chodzi po prostu o stary, dobry katolicyzm. Tak, dokładnie. Tak. To wiesz, to jest to dobra uwaga. I dokładnie z tej konstatacji chyba to pojęcie, to wyrażenie humanizmu katolickiego wędrowało na stronę tytułową tej książki. Przed laty to jeszcze, jak miałem okazję mówić przy tej Nagrodzie Mackiewicza wspominać, z Markiem Jurkiem rozmawialiśmy o tej całej kulturze katolickiego odrodzenia, tak? W końcu XIX, w XX wieku. I Marek przypomniał mi wtedy, że Teodor Parnicki, obserwując
to wyłanianie się na przykład powieści katolickiej, tak, w tym czasie, nazwał to kulturą humanizmu katolickiego. Trochę mi to się zaczęło składać z innymi odkryciami. Odkryciem filozofii, ponownym odkryciem metafizyki, pod wpływem tego zainteresowania także średniowieczem, Tomaszem Zakwinu, problem dyskusji na temat natury państwa, społeczeństwa, tak? Jakiś taki, w takim dyskursie antyliberalnym, no bo liberalizm de facto rozmontowywał społeczeństwo. Odkrywanie ponowne pewnej spójni społecznej, właśnie także zwykle pod patronatem Kościoła, nauki społecznej, encyklik społecznych, tak. to jest cały czas ta sama kultura humanizmu katolickiego. Ja tutaj, Pawle, mam takie pytanie, czy taką refleksję może najpierw, bo zanim książka wyszła, to już ją oczekiwałem, jeżeli oczekiwałem ze względu na to, że wiedziałem, że nad nią pracujesz, ale jakby takim etapem przygotowawczym w ogóle do lektury były twoje teksty na temat postchrześcijaństwa. I ja przyznam, że ze swojej strony te teksty okazały się dla mnie bardzo otwierające. To znaczy pokazywały tak naprawdę, z czym mamy do czynienia współcześnie, kiedy widzimy jednocześnie spadek wiary, jakby wygaszanie wiary w kulturze, w społeczeństwie. Kultura staje się coraz mniej chrześcijańska, a z drugiej strony jest jak gdyby te elementy, które wprowadził Kościół, które zostały wprowadzone przez chrześcijaństwo, one w dalszym ciągu funkcjonują, jak miłosierdzie, jak właśnie te rozmaite opowieści z przypowieści ewangelicznych, czy pewne postawy ewangeliczne, one funkcjonują już poza tym obrębem wiary, prawda? One są jakby oderwane od całokształtu tego, że Bóg się wypowiedział na ten temat, tylko one stanowią taki rezerwuar właśnie pewnych postaw społecznych, które są pożądane. I tutaj to postchrześcijaństwo, te teksty, które pisałeś, one z jednej strony właśnie były otwierające, a z drugiej strony miały w sobie tę nutkę melancholii. To znaczy ja w nich wyczytywałem pewien świat, po pierwsze pewien problem, a po drugie pewien świat, który odchodzi na naszych oczach. Świat, w którym właśnie to, co mówi Ewangelia, jest spójne z całym przekazem dobrej nowiny, czyli z wcieleniem, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. I oczekiwałem tej książki właśnie dlatego, że miałem taką nadzieję, zresztą spełnioną z nawiązką, że ta publikacja ona da mi jakiś przekaz pozytywny na temat tego, jak my, katolicy, mamy odbudowywać tę kulturę katolicką w obliczu tegoż postchrześcijaństwa. Ale czy mógłbyś coś więcej powiedzieć? Jakie są dalsze perspektywy właśnie tego humanizmu chrześcijańskiego, humanizmu katolickiego wewnątrz właśnie tej kultury już postchrześcijańskiej, która utraciła przecież ten korzeń? Wiesz co, chciałbym kiedyś napisać książkę w całości poświęconą temu zjawisku postchrześcijaństwa, jakby też wiesz, w procesie, jak to się, jak te różne postchrześcijaństwa powstawały, ale w tej książce jest, tak jak powiedziałeś, pewien podstawowy tego zarys, który rzeczywiście polega na tym, że dokonuje się coś w rodzaju takiego rozbioru prawd i dóbr, które chrześcijaństwo oświetla. Nawet ta nazwa postchrześcijaństwo może być myląca. Ona jest używana, ja ją podjąłem, ale ona trochę sugeruje, jakbyśmy mieli do czynienia, wiesz, z takim nakładaniem się epok. Chrześcijaństwo, postchrześcijaństwo. Trochę to tak historycznie można widzieć, ale tak naprawdę chodzi raczej o parachrześcijaństwa. O takie mutacje, które mają to do siebie, że nie są po prostu jakąś klasyczną, nie wiem, herezją, jakimś innym sposobem widzenia, objawienia, tylko są pozbawieniem chrześcijaństwa jego sensu, drogi życia wiecznego i sensu religii prawdziwej. Natomiast pewne elementy chrześcijaństwa są na tyle dla twórców tych postchrześcijaństw atrakcyjne, że oni je wyrywają, tworzą sobie tam ten, tu, to, coś innego. Dokładnie można to w kluczu rozbiorów, tak, w naszych dziejach ma swoje znaczenie, że pewna całość przestaje być całością, jest dzielona i wkładana do organizmu. Te poszczególne części chrześcijaństwa stają się tylko instrumentem dla innych już celów, na tak, przykład estetycznych, oczywiście, czy politycznych. Emocjonalnie czy ważne, ale są opowieścią, prawda? Tak, tak. Ale ty pytasz o rzecz ogromnie ważną. Czy chcemy być tylko archiwistami pewnych procesów,
czy chcemy mówić o tym, co jest jakoś przyszłością. Ja jestem w znacznym stopniu historykiem, jeśli chodzi o moje myślenie, także filozofem. Pierwsze bardziej wiąże mnie z pewnymi mocnymi świadectwami przeszłości, drugie pokazuje pewne drogi wyjścia i pewne trwałe tak, elementy. W tej książce zdaję sprawę z pewnych wysiłków w znacznym stopniu uwieńczonych sukcesem, ale niestety nie sukcesem pełnym, sukcesem odrodzenia kultury katolickiej nie jako takiej, można powiedzieć, takiego hasła bojowego, do wyłącznie, to hasło bojowe, do odwojowania terenów, tak trochę jakbyśmy my jako chrześcijanie zaczęli grać w tę samą grę, którą gra islam. Zajmowanie terenów, rozprzestrzenianie, szariat i tak dalej. O to nieustannie jesteśmy zresztą oskarżani. Nie polega to też, bo wspominasz dużo o kulturze średniowiecza, ale tutaj też nie chodzi o to, że powracamy do pewnego kształtu historycznego, który możemy właśnie jako historycy opisywać, prawda? Że to, tutaj są pewne inspiracje na zasadzie tego ducha filozofii średniowiecznej chociażby, ale nie chodzi o to, żebyśmy przywoływali nowe średniowiecze w takim dosłownym sensie. Oczywiście. To zdecydowanie nie chodzi o jakiś neomediewalizm, tak? Tak samo jak też oczywiście, to też sobie powiedzmy, nie chodzi o takie maritenowskie wymyślanie sobie zupełnie nowej chrześcijańskiej cywilizacji. Chodzi o pewną zdolność kontynuacji. I teraz, jeśli patrzymy na świat takim trochę, przepraszam wszystkich ewentualnych protestantów, którzy nas słuchają, ale takim reformacyjnym, protestanckim, bardzo negatywnym teologicznie podejściem, no to myślimy sobie, no cóż, wszystko, co było z Boga w naturze, w stworzeniu, zostało wygaszone, grzech pierworodny to kompletnie zamknął. Teraz co możemy zrobić, to powołać porządne chrześcijańskie dyktatury, prawda, i one przywrócą porządek. Ale być może gdzieś tu czy tam taka akcja bywało, że przynosiła świetne efekty na jakiś czas. Ale prawda jest taka, że głębokie wniknięcie chrześcijaństwa, ponowne, bo teraz mówimy o jakimś momencie ponownym, to jest wtedy, jeśli udaje się wytworzyć to przejście między Bogiem niejako oczekującym na rozpoznanie i hołd w stworzeniu, Panem stworzenia, a Chrystusem, który przychodzi nas zbawić, prawda? Czyli to, co w Ewangelii jest powiedziane z takim właśnie bólem, właśnie melancholią, przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli, to jest cały czas wyzwanie, prawda? Bo chodzi o to, żeby swoi, to ci, którzy zostali naznaczeni tą prawdą o Chrystusie, że oni przyjęli, że jednak to nie jest zamknięty proces. Można pracować. Ludzie nie zachowują się jak aniołowie, że raz odrzucają Boga i już koniec. Ludzie mylą się, odchodzą, przychodzą, a więc gra nie jest skończona. No, ale ja chciałbym takie pytanie ci zadać, wiesz, które jakoś też dla mnie jest trudne w pewnym sensie, bo czy w tej książce nie uchwyciłeś, bo piszesz tu o różnych pisarzach, zjawiskach, ono jest, jeśli chodzi o przedmiot taki badawczy, tak, ciebie jako autora, bardzo taka urozmaicona, czy nie jest to książka, która w pewnym sensie archiwizuje ostatnie momenty takiej żywotności kultury katolickiej, tak, dwudziestowiecznej. Czy uważasz, że być może jednak jest jakiś rodzaj kontynuacji, tak, tego humanizmu katolickiego i w naszych czasach, że on może ma jakieś inne przejawy, że nie jest to tak tylko, że zamknąłeś w tej formie pewne wspomnienia, tak, o bardzo ciekawej formacji, wielowątkowej zresztą, tak, intelektualnego katolicyzmu, bo tak można było to chyba troszkę inaczej nazwać, ten humanizm w pewnej mierze. Bo to jest trochę tak, Michał mówi, że są pewne, jego zdaniem, takie pozytywy, tak, ale być może to są takie pozytywy, które my sobie możemy tej książki sami wydobyć, jako też autorzy, którzy starają się pewien rodzaj humanizmu katolickiego kontynuować czy tworzyć, ale czy w szerszym katolickim świecie jeszcze widzisz możliwości napisania za 20 lat, powiedzmy, kontynuacji, która by się zazębiała historycznie z postaciami, dziełami, które pojawiają się w otwartych oknach? Wiesz, nie wchodziłem, można powiedzieć, że jak mnie o to pytasz, to jest oczywiście nagle sobie myślę, że rzeczywiście o różnych rzeczach
można by było napisać, powiedzieć, ale też bym powiedział, że też niekoniecznie muszę wchodzić w drogę na przykład naszemu redakcyjnemu koledze Pawłowi Gradowi, który w Christianitas od kilku lat publikuje bardzo ciekawe szkice tym po katolickim śladzie, tak? Tak. Tak, tak. I on pokazuje autorów zupełnie z naszego czasu, tak? Czy Alasdair MacIntyre, czy Robert Speman, czy Mary Douglas. Oczywiście, z różnych dziedzin, czyli to jest antropologia, filozofia, to jest René Girard z jego niesamowitymi odkryciami. Ludzie, których dokonania są rozpoznawane daleko poza światem katolickim, chrześcijańskim, a którzy równocześnie nie są gośćmi w świecie katolickim, tylko tak. Są wyznawcami. Czyli to jest moment nadziei, bo czasami się mówi, że na ulicy będzie słychać za 50 lat to, co filozofowie mówią dzisiaj. Jest taka szansa. To nie znaczy, że tak zawsze musi być. Dzisiaj problemem naszym nie jest to, może w pierwszym rzędzie, że nie ma interesujących katolickich myślicieli. Może trochę większy problem jest, nie wiem, tutaj Michał by potwierdził albo zaprzeczył, trochę większy problem jest może z autorami przejmujących narracji, tak, literackich. Tu jest jakieś zachwianie wobec tego potężnego plonu wcześniejszych tam dziesięcioleci, eksperymentów i tak dalej. Mieliśmy teraz takie trochę zamieszanie wokół tego, co można by było nazwać literaturą katolicką, niekoniecznie w sensie takiego konfesyjnego jakiegoś zamknięcia, tylko promieniowania. Ale problemem nie jest to, że zanikła zupełnie elitarna kultura katolicka. Ona jest, ona ma szansę się rozwinąć, ona ma szansę się odbić. Natomiast świat anglosaski na przykład jest pełen tego typu zainteresowań i eksperymentów. Problem jest gdzie indziej. Tak, problem polega na tym, że w tak zwanej kulturze popularnej, masowej, zjawisko, które ja w tej książce opisuję szeroko, to znaczy zjawisko takiego miarkowanego hedonizmu, epikureizmu, że epikureizm, który w starożytności był ideologią i jakimś światopoglądem elit, bardzo wąskich elit, to w nowożytności uchwycił swoją pozycję takiej polityczności, a razem z tym stał się światopoglądem mas. Ludzie nie myślą, że są epikurejczykami, myślą po epikurejsku. Nie myślą wedle prymitywnego hedonizmu. Nie, bardzo pracują nad swoim szczęściem małych doznań, przeświadczeń. W tym sensie jest to epikurejskie, na granicy ze stoicyzmem, który gdzieś jest modny też dzisiaj. Tak, zamiast myślenia z katechizmu, myślenia katolickiego, nawet u katolików, pojawia się takie zamulenie tym czysto doczesnymi pożytkami i fascynacjami. I to niewątpliwie utrudnia, tak. Bo kiedyś na przykład liturgia, kult, modlitwa były dla wielu ludzi większą codziennością niż pójście do cyrku i fascynacja jakąś tam gazetową informacją. Dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj ludzie częściej i intensywniej żyją przeżyciami z cyrku, który przyszedł do nich w mediach, niż liturgią, na którą już nie mają czasu, nie jest interesująca, kulturowo nie jest atrakcyjna. No właśnie, tutaj, bo tak, wspomniałeś o tym, że po pierwsze to odrodzenie kultury katolickiej nie idzie poprzez tego rodzaju, powiedzielibyśmy, chrześcijańską dyktaturę, jaka by wynikała na przykład z jakichś takich podstaw kalwinistycznych, prawda? Że jest to wejście właśnie takie humanistyczne w ogóle w rozumienie człowieka, ale właśnie odrodzonego po chrzcie, bo tutaj to też pojawia się w twojej książce. Z drugiej strony obserwujemy ten zanik w ogóle w kulturze tej wyobraźni w ogóle katolickiej. W takiej kulturze, właśnie, czy w literaturze, czy w sztuce, jeszcze w XIX, na początku XX wieku, powiedzmy do II wojny światowej, ta ikonografia chrześcijańska, czy związana z realnie wyznawaną wiarą, czy też nie, ale ona stanowiła jakąś konstrukcję dla wyobraźni kulturowej tutaj ludzi na Zachodzie. Dzisiaj ona tak zanika.
I też zauważam, że postchrześcijaństwo i związane z tym ta uzurpacja, czyli wydobywanie tych darów, które przyniosło chrześcijaństwo w postaci miłosierdzia, w postaci personalizmu, prawda, podejścia w ogóle osobowego do człowieka, oderwane od tego korzenia właśnie nadprzyrodzonego, boskiego, tak naprawdę idzie w taką stronę, że przeciwstawia się te dobra samemu źródłu. To znaczy miłosierny jest ten, kto właśnie jest dobry dla ludzi, ale również wyzwala ludzi z tej religii, prawda? Czyli jak gdyby samo źródło, czyli Kościół katolicki, czyli chrześcijaństwo, Ewangelia, jest poddane w stan oskarżenia ze względu na te dobra, że miłosiernym jest ten, kto na przykład człowiekowi mówi, że nie musi wyznawać tej wiary, prawda, i tak dalej. A niemiłosierny jest ten, kto mówi, że wręcz przeciwnie, że powinien wyznawać tę wiarę. I teraz ja zastanawiam się, wobec tej sytuacji, jakie dostrzegasz źródła odrodzenia, prawda? Jakie punktowo te miejsca światłości, które, czy te ziarna, które można zasiewać, które później wydadzą ten plon w naszej kulturze, jeżeli tak wiele nie mamy tak naprawdę? Ja rzeczywiście powiedziałem, że akcent w naszym myśleniu powinien być zawsze przestawiony na ten chrześcijański realizm z przekonaniem, że Bóg jest Panem zarówno natury człowieka, jak jego odrodzenia, czyli że my nie musimy się jak w muzułmańskiej logice koncentrować wyłącznie na takim dokonywaniu jakby przymuszenia człowieka, żeby się w douległości, tak? Że jest inaczej, że w chrześcijaństwie jest rozumna służba Boża, logikę latreja, to jest służba umysłu. Człowiek jakoś musi zostać do tego przekonany, a przekonany w ten sposób, że rozpozna prawdę w religii. To jest wszystko prawda. To jest moje stanowisko. Ale oczywiście to w żadnym stopniu nie oznacza lekceważenia czy jakiegoś pomijania środków politycznych. Polityka to jest oczywiście nie wyłącznie perswazja taka kulturowa. To jest także wykonywanie władzy, to jest także formułowanie prawa, to jest także przestrzeganie prawa i rozumiem, że te instrumenty muszą również tam, gdzie to jest możliwe, być uruchamiane. Dzisiaj ramy się bardzo w tej kwestii zawęziły, bo wskutek kilkudziesięciu lat takiej ślepoty, tak, wyobrażenia, że wystarczy nie mówić o chrześcijaństwie, a chrześcijaństwo samo się będzie szerzyło, tak, jak w Unii Europejskiej, takie wyobrażenie, to się okazało zupełną nieprawdą. Nie mówienie otwarte o Bogu, nie odwoływanie się do konkretnego dziedzictwa cywilizacji chrześcijańskiej skończyło się przerwaniem lub naruszeniem pewnej ciągłości w poczuciu, kim się jest, prawda? I przy tym naporze, o którym mówiłem, kultury czy polityki hedonizmu, okazało się, że na wolnym rynku idei, tak, w tym momencie te wartości trzewiowe, tak, takie różne namiętnościowe, okazały się silniejsze od tego, co oferuje religia prawdziwa. Więc oczywiście trzeba korzystać nie tylko z miękkiego przekazu, jeszcze na dodatek ukrytego na przykład w jakimś, wiesz, w wielu różnych opakowaniach, tak? Że tam na końcu okazuje się autor, który wierzy w Boga i gdzieś w środku i pięknie opowiada. To jest bardzo dużo, ale poza tą perswazją musi być też równocześnie aktywność na wielu kanałach, tak? Także myśli politycznej, także oczywiście tego objawienia nam dostępnego, jakim jest liturgia, która nie jest sposobem jakiegoś, nie wiem, minimalizowania Boga w świecie, tylko wręcz odwrotnie, ukazywania jego chwały. To kryzys kultury katolickiej, który sami sobie zafundowaliśmy w znacznym stopniu, czy nie reagowaliśmy jak należy w Kościele, to polega na tym, że się coraz sami coraz mniej pokazywaliśmy z tego, co mieliśmy do powiedzenia. Coraz bardziej fantazjowaliśmy o tym, że to, w co wierzymy, to komu wierzymy, w jaki sposób wierzymy, jest już dzisiaj nie za bardzo aktualne, że wszystko trzeba przemodelować, przebudować i w ten sposób odepchnęliśmy od siebie całe pokolenia ludzi, którzy
którzy jakby no nie byli ukierunkowani na eksperyment, tylko byli ukierunkowani na pewną ciągłość, co zawsze jest faktem społecznym. To takie ostatnie, krótkie pytanie. Może będzie tak jak w wiekach starożytnych, że mnisi będą odradzać kulturę katolicką, nawet jeżeli są gdzieś rozproszeni, zwykle ich się nie zauważa, to w dalszym ciągu jakby stanowią taki moment źródłowy, tak, tego doświadczenia katolickiego i ciągle są obecni, chociaż jak mówię, zupełnie poza głównym nurtem jakby życia kultury, tak by się mogło wydawać przynajmniej. Tak, to jest, to oczywiście trzeba pamiętajmy, to jest o tyle możliwe, o ile świat tej cywilizacji mniejszej będzie jakoś chroniony, bo prawda jest taka, że mnisi realni, nie ci z naszych fantazji, ale realni mnisi nie potrzebują jakiegoś oparcia w świecie poza ich klauzurą. To, że istnieją klasztory, jest już pewnym sygnałem, że na danym terenie istnieje albo można się odwołać do jakiejś chrześcijańskiej cywilizacji, do ludzi, którzy nie wiem, świętemu Antoniemu pustelnikowi będą przynosili jedzenie. No tak. Prawda? Ale oczywiście w drugą stronę przychodzą te dary długiego dojrzewania. Czy dzisiaj tego nie rozumiemy. Wydaje nam się, że działania skuteczne, ewangelizacyjne polegają na tym, że się tworzą ekipy i szybko działają. Ja to znakomicie rozumiem. Jasne, że muszą istnieć straże pożarne zawsze, które szybko udają się do miejsca pożaru. Ale na dłuższą metę miasta budują ci, którzy naprawdę w swoim życiu wewnętrznym są zbudowani z tych dwóch przeświadczeń. Że, jak to czasami się powtarza, że żyć trzeba tak, jakby się miało tego dnia odejść ze świata, ale miasta trzeba budować tak, jakby one miały trwać tysiące lat. I to jest, to jest właśnie pewna tajemnica cywilizacji mniejszej, że ona wierzy w ciągłość wspólnoty, a równocześnie każdy w tej wspólnocie nie jest nastawiony na to, żeby się w tym świecie zagospodarować, tylko przygotować się do życia wiecznego. To jest ich siła, na tym polega. Myślę, że ten charyzmat, on może występować także w życiu poszczególnych ludzi, którzy dzisiaj istnieją jak pustelnicy niekiedy w naszym świecie postchrześcijańskim. Proces jest trudniejszy niż ten z początku chrześcijaństwa, bo mamy do czynienia nie z ludźmi, którzy o chrześcijaństwie nie słyszeli, tylko bardzo często mamy do czynienia z ludźmi, którzy źle słyszeli, tak? Znaczy, albo którym się wydaje, że zużyli. Którym wydaje się, że już wszystko się z chrześcijaństwa zużyło. Tak, albo też stracili tę podstawę w postaci na przykład poszukiwania prawdy. Dokładnie, tak. Dziękuję Wam za rozmowę. Pawle, Tobie dziękuję za książkę. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy o książce Otwarte okna, Pawła Milcarka i to był program Teraz i Zawsze. Dziękuję za uwagę. Tomasz Rowiński.